naszego startu z ekipą z Sambora. Na szczęście wygrałem ten zespół 3-4. Moim waszym gościem jest Litka Żakowska. Litka, przede wszystkim ten mecz, tak naprawdę powtórka meczu z rundy jesiennej, tak? Tam też pierwsza połowa niezbyt dobra wasza lokalami, w drugiej połowie poprzez przebudzenie i wyjście prowadzenie, zwycięstwo. Dokładnie tak, w pierwszej połowie nie mogliśmy złapać dobrego rytmu, tempa, nie układała nam się ta gra. Dziewczyny z Krzywa dużo grały z głową i to był największy problem, z którym nie mogliśmy sobie poradzić. Na szczęście w drugiej połowie już w tej obronie było zdecydowanie lepiej i myślę, że to zmieniło losy tego spotkania. A z czego wynikały te właśnie proste błędy? Z szybkości gry czy z braku zgrania? Chciałyśmy szybko przenieść piłkę z obrony do ataku. Czasami zbyt nerwowo podejmowaliśmy decyzję, mam nadzieję, że cały czas mecz był na styku. Myślę, że to było powodem naszych błędów. Druga połowa to świetna gra, szczególnie tak od mniej więcej połowy, tak? Wyjście na kilku bramkowe prowadzenie właściwie bez odpowiedzi, jakie by trzeba. Drugie was też podbudowało. Czy myślisz, że koniec takich już przestojów przed was w tych meczach? No życzyłabym sobie tego drużynie, żeby tak było. Naprawdę w drugiej połowie złapałyśmy dobry rytm w obronie, uchodziłyśmy koło, była super walka i stąd wzięło się to. Przed wami teraz wyjazd do Lublina na rewanżowy mecz w Pucharze Polski. Raczej szansy macie na awans, właśnie jak z mistrzem, tak? Na 10 bramek. Czy ten mecz będzie dla was trochę treningowo dla sprawdzenia różnych ustawień, różnych wariantów gry, czy postaracie się walczyć, może się uda? Na pewno będziemy walczyć, podejdziemy poważnie do tego meczu i wszystko będziemy starały wyciągnąć się na przyszłość jako dobrą lekcję do gry dalej. Czekają nas ważne mecze, teraz ligowe, ale na pewno nie odpuszczamy meczu parowego i Macie 6 punktów ekstra, wyprzedzacie pogoń. Taki jest wasz cel?